samo południe 30 września po raz pierwszy od czasów wojny zegar umieszczony na ścianie zespołu szkół zawodowych w Głogowie wybił godzinę. Najpierw wszyscy usłyszeli 12 uderzeń w dzwon, potem odegrany został Gaudeamus. Tym samym rozpoczął się nowy wiek w historii stuletniego budynku. Rafał Rokaszewicz, wicestarosta głogowski. Jest to bardzo duże i ważne wydarzenie. Zegar, który został dzisiaj odsłonięty, to taki symbol. Symbol, który podkreśla obchody stulecia tego budynku. Obiektu, który zawsze był szkołą. Kształcił młodzież zarówno przed wojną, jak i po wojnie. Myślę, że uruchomienie tego zegara będzie oznaczało takie miłe chwile dla uczniów tej szkoły, dla absolwentów i dla mieszkańców, którzy będą słyszeć, jak kolejne godziny wybijane są. Myślę, że to taki element charakterystyczny w krajobrazie miasta, choć mały, ale bardzo cieszy i symbolizuje naprawdę, przynajmniej dla mnie jako absolwenta tej szkoły, miłe chwile, które tutaj spędziłem. Będzie mógł teraz odmierzać kolejne 100 lat dla szkoły? Mam taką nadzieję. Nie wiadomo dokładnie, kiedy poprzedni zegar przestał istnieć. W kwietniu 1945 roku na terenie miasta toczyły się walki wojenne i większość budynków legła w gruzach. Prawdopodobnie wtedy też swój byt zakończył zegar na mechaniku. Nowy cyferblat ze wskazówkami to replika wykonana na podstawie wizerunku ze starej pocztówki. Cały budynek zyskał dzięki temu nowy blask. Bardzo mi się podobało. Sam zegar jest bardzo ładny. Przyjechało bardzo dużo gości. Jakieś ważne wydarzenie w dziejach szkoły i dla ciebie? Czy ważne? No ważne, bo to 101 rocznica szkoły. Duma jest, no ale emocje specjalne jakieś też nie towarzyszyły, ale jest dobrze, pozytywnie. Okay. Emocji było dużo. Wiadomo, duma zawsze jakaś jest tutaj. Ten zegar to jest dobry kawał historii szkoły.